Dobry wieczór Państwu, witam na kolejnym spotkaniu Krakowskiego Klubu Wtorkowego. Bardzo proszę o ciszę tam z tyłu. Koniec rozmów. Teraz witamy gościa. Darek Paluszek, dzień dobry. Darek oczywiście nie jest pierwszy raz w klubie wtorkowym. Witam także jego żonę, rodzinę. Dzień dobry Państwu. No i Państwa oczywiście. Dzisiaj, jak Państwo widzą, będziemy rozmawiać o Holokauście, a może niekoniecznie, ale będzie na pewno pretekstem do naszej rozmowy. Co jeszcze powinienem powiedzieć na wstępie? Że można kupić książki, tu w rogu filmy Darka i jeszcze jakieś inne książki. Jeszcze jakieś inne książki, jak widzę, książka, która wyszła rok temu do Smoleński. Państwo oczywiście tej książki nie czytali, a ja przeczytałem tym razem. Bo często przychodzę na klub nieprzygotowany, ale tym razem się przygotowałem i przeczytałem. To jest o tyle istotne, że Państwo nie czytali, jak dopiero kupią, to ją przeczytają, więc powiedz nam na początku, skąd pomysł na tę książkę, dlaczego Cię ten temat zainteresował, bo ja będę z Tobą dzisiaj polemizował bardzo, bo jak pojawił się na mojej stronie na Facebooku plakat, to parę osób się na mnie rzuciło, że będę proponował filosemityzm. Więc powiedz mi, skąd pomysł na tą książkę? Dzień dobry Państwu. Pomysł na tą książkę, w zasadzie to ja jestem reżyserem filmowym i to jest sposób mój wyrażania mojej opinii na tematy związane z najnowszą historią. Książka to jest propozycja wydawcy, z którym pracuję, wydawnictwa Rafael, Tomka Balona, którego chciałem zainteresować. Mówiłem, że jestem zainteresowany zrobieniem dużego filmu. Myślę, że może mi się to uda, ta książka może otworzy mi drogę do tego. Filmu ja bym nazwałem Shoah po polsku. Swego czasu francuski reżyser Lanzmann zrobił film, który miał tytuł Shoah i przedstawiał między innymi Polaków jako tych, którzy w najlepszym wypadku byli zadowoleni, że jadą transporty do Oświęcimia, do Auschwitz i do innych obozów zagłady. Czyli cieszyli się, że Żydzi są mordowani. Ja jednak wychodzę z innego założenia, że Polacy nie cieszyli się z tego powodu, bo nie mieli z czego się cieszyć, bo byli, że tak powiem, napisani na liście do eksterminacji, na liście, którą naziści niemieccy znacznie wcześniej przygotowali. Polaków chciano także wymordować, przynajmniej 80%. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że Niemcy chcieli nas wyrżnąć, tak jak postąpili z Żydami. I właśnie po rozmowie z Tomkiem przedstawiłem swój plan, a on mówi, jednak na taki film to trzeba jakichś większych środków, mówi, a skoro zajęłeś się już tymi tematami, to może napiszesz książkę. To jest w zasadzie wydawnictwo, które zajmuje się wydawaniem książek katolickich, powiedzmy, ale od niedawna także w poważny sposób zajęło się filmem. Już miałem na swoim koncie dwa filmy fabularne i tutaj, że tak powiem, reklama. W najbliższym czasie będzie drugi film do kin, który producentem jest wydawnictwo, dom wydawniczy Rafael, to jest tytuł Bóg w Krakowie.
Zdjęcia do tego filmu zrobił mój przyjaciel, z którym pracuję na co dzień przy moich filmach, także taka autoreklama. I tak właśnie powstał pomysł, żeby wziąć się do pisania i napisać taką książkę. I punktem wyjścia było oczywiście pomoc Polaków dla Żydów. Ale w trakcie okazało się, że ukazała się książka Górnego pod tytułem Sprawiedliwi. To takie, powiedzmy, wydanie trochę albumowe, poruszające właśnie tą sprawę pomocy, jak Polacy pomagali Żydom. Niedawno stosunkowo ukazało się takie wydawnictwo dwutomowe, firmowane przez profesora Żaryna, który jest niewątpliwie ekspertem w tej dziedzinie, dotyczące właśnie też pomocy, jak Polacy Żydom pomagali. I w międzyczasie doszedłem do wniosku, że pisanie, powiedzmy, opisywanie tych sytuacji, w jakich się Żydzi znajdowali, jak Polacy im pomagali, no wiadomo, że nie można wszystkiego opisać, bo to było, że tak powiem, nudne. Jedni się ukrywali, trzeba było ich dobrze ukryć, drudzy im pomagali z narażeniem życia. Także doszedłem w końcu do wniosku, że jednak trochę trzeba o czym innym tą książkę napisać. I tak wpadłem na pomysł, żeby przedstawić całe to zjawisko. Na czym to wszystko polegało? Skąd ten antysemityzm taki był wręcz zwierzęcy ze strony Niemców? Dlaczego Polaków oskarża się o antysemityzm? Jak te wszystkie historie wyglądały? No, historia rodziny Ulmów, historia rodziny Kowalskich, powstanie Żegoty. To są zjawiska, które miały miejsce i fakty, które zaistniały w czasie II wojny światowej, łączyły się z tym tematem. No i zrobiłem taką książkę, która moim zdaniem, taki był mój cel, w sytuacji, kiedy Polacy są non-stop atakowani i oskarżani o antysemityzm i przede wszystkim o to, że mordowali Żydów, że uczestniczyli w tym bestialskim procederze niemieckim, stwierdziłem, że trzeba Polakom dostarczyć argumentów do tego, żeby w różnego rodzaju dyskusjach mieli trochę inne spojrzenie na tą sprawę. Zwłaszcza w ostatnich latach nastąpiła taka wręcz nagonka na Polaków. Wszędzie pojawiają się te oskarżenia, że Polacy mordowali Żydów. Ostatnio nawet się pojawiło oskarżenie ze strony Żyda francuskiego, że Polacy gazowali Żydów. Ta książka, wydaje mi się, że daje odpór temu, pokazuje, że Polacy zupełnie inaczej się zachowywali, a także dotyka tematów, jak się w ogóle Żydzi zachowywali w tych czasach. Czy Żydzi wszyscy byli mordowani, czy byli biednymi ofiarami, czy także w jakiś sposób uczestniczyli w tym bestialskim procederze, o którym wspomniałem. I prawda jest taka, że Żydzi także uczestniczyli. Nie wszyscy Żydzi byli po stronie ofiar, a przynajmniej im się wydawało, że jednak nie są po stronie ofiar. To jednak z tego błędnego przeświadczenia w jakimś odpowiednim dla Niemców momencie zostali z tego, że tak powiem, wyrwani, także kończyli albo w komorach gazowych, albo w powieszeniu, albo rozstrzelani. Także reasumując, książka ta ma przede wszystkim dostarczyć Polakom argumentów i pokazać, że to, o czym ostatnio słyszymy i te ataki wszystkie, że
no nie mają potwierdzenia fakta. Nie mają potwierdzenia w historii i sytuacja, tak jak mówię, zupełnie inaczej wyglądała. No właśnie, przebrnąłeś przez dużą bibliografię, bo zresztą to widać na końcu książki, ale sprowokowałeś mnie do takiego pytania, czy przeglądając tą historię nie tylko stosunków polsko-żydowskich, ale także europejsko-żydowskich, ze szczególnym uwzględnieniem historii tych stosunków, jeżeli chodzi o Niemców i po części także po Rosjan, to czy rzeczywiście w Polsce nie było, czy nie ma antysemityzmu? To pierwsze pytanie. Może zostawię to pytanie otwarte, proszę. Czy nie ma w Polsce teraz antysemityzmu, czy nie było wcześniej antysemityzmu? No właśnie, jak ta sprawa wyglądała? Można powiedzieć, że tam, gdzie Żydzi funkcjonowali w Europie, tam zawsze pojawił się jakiś antysemityzm. Tylko ten antysemityzm miał różne objawy. W Polsce nie było antysemityzmu na tle rasowym. Nie było czegoś takiego, nie było antysemityzmu tak, jaki był w Niemczech, że Żydzi mieli inną krew. To jest całe duże zagadnienie, które Niemcy przez lata opracowywali i w końcu doszli do wniosku, że żydowska rasa w jakiś sposób przyczyniła się do upadku rasy germańskiej i trzeba ją oczyścić. Trzeba ją po prostu z tej naleciałości oczyścić. I stąd początek do tego, co miało miejsce w konsekwencji już w obozach zagłady. Natomiast w Polsce antysemityzm był, ale ten antysemityzm był pragmatyczny. On polegał na tym, że musimy sobie zdać sprawę, mówimy tutaj o okresie międzywojennym, musimy sobie zdać z tego sprawę, że Polska po okresie zaborów jest niesamowicie osłabiona. To są trzy odrębne administracje, trzy jak gdyby twory państwowe, które zupełnie odrębnymi prawami się rządziły. I tylko można powiedzieć, że Żydzi zachowali w ramach tych struktur państw zaborczych jakieś swoje organizacje i weszli, że tak powiem, do już odrodzonego państwa polskiego jako jedna z bardziej zorganizowanych grup, która w pewien sposób mogła zagrażać, bo bardzo szybko okazało się, że społeczeństwo żydowskie, które przed wojną liczyło, no w różnych okresach, ale przyjmijmy, że te 3 miliony 300 tysięcy było tak prężne, że ponad 40% przemysłu i gospodarki było w ich rękach. Czyli 10% społeczeństwa polskiego, społeczeństwa ludzi, którzy żyją na terenie państwa polskiego, ma ponad 40% przemysłu, gospodarki w swoich rękach. Podobna była sprawa odnośnie prawników, odnośnie lekarzy. I to stanowiło pewnego rodzaju zagrożenie. A sami Żydzi mówili, że był duży przyrost naturalny. Jeżeli Żydzi nie wyjechaliby z Polski, nie organizowano by, to przejdę zaraz do tego tematu, nie ułatwiano by im wyjazdy, to mogło dojść do tego, że w przeciągu kilkudziesięciu lat to społeczeństwo by wzrosło do 5-6 milionów w Polsce. To w jakiś sposób zagrażało interesowi państwa polskiego, bo musimy sobie zdać sprawę z tego, że Żydzi w Polsce nie asymilowali się tak jak na Zachodzie. Oni nie przyjmowali tutaj norm państwa polskiego. Mało tego, większość tych Żydów nie mówiła po polsku. I to,
to też w jakiś sposób odbiło się w czasie okupacji, bo ci, którzy nie mówili po polsku, mieli niesamowitą trudność w komunikacji, nie byli w stanie po ucieczce z getta poradzić sobie, bo nie znali środowiska polskiego. Miasta, które tak zwane sztetle, takie małe miasteczka, różnie funkcjonowały. Jedne miały, że tak powiem, były bardzo bogate, inne były bardzo biedne, bo tutaj zróżnicowanie też było niesamowite. Tak jak powiedziałem, byli tacy, którzy mieli w swoich rękach zakłady przemysłowe, ale była też taka biedota, która ciężko związała koniec z końcem. I to wszystko stwarzało realne zagrożenie dla państwa polskiego. Mało tego, Żydzi jeszcze wcześniej, przed powstaniem państwa polskiego, nie wszyscy Żydzi opowiedzieli się za tym, żeby powstało państwo polskie. I pojawiła się taka propozycja stworzenia takiego państwa buforowego Judeo-Polonii, który miał być pod władzą Hohenzollernów. Ale z językiem jidysz jako językiem państwowym. No to już na wstępie, kiedy Polacy prowadzą i z jednej strony, i tu też musimy sobie uzmysłowić, że to, co powiedziałem, że nie wszyscy Żydzi, oczywiście, byli Żydzi, którzy wstępowali do legionów. Tam w książce przytaczam odezwę do Żydów, pisaną przez tych Żydów, którzy już byli w legionach. To niesamowita wymowa patriotyczna, propolska, czy Polaka będziemy stać. Będziemy, tu widzimy jakąś, dla siebie jakąś szansę. I ponad 600 Żydów jest w legionach. I to nie są ci, którzy tam gdzieś na tyłach gdzieś się dekują, tylko walczą na pierwszej linii. Zresztą to w walce o wolność Polski było obserwowane i wcześniej Żydzi przecież uczestniczyli w powstaniu styczniowym i później, jak już Polska dostaje się pod okupację niemiecką i sowiecką, Żydzi walczą tak samo jak Polacy u boku Polaków na wszystkich frontach. Przecież mamy pod Monte Cassino też tych, którzy zginęli. Czyli są tacy, którzy, że tak powiem, czynnie włączyli się w odzyskiwanie przez państwo polskie niepodległości, ale też byli tacy, którzy byli temu przeciwni. Byli temu przeciwni tutaj jak jest konferencja wersalska, to widać, jaki wpływ mają środowiska żydowskie, Żydów amerykańskich, którzy narzucają politykom pewne działania, politykom zachodnim. I dzięki takim działaniom jest wprowadzany ten traktat mniejszościowy, gdzie Polacy, jako państwo niepodległe, ma się od razu następnie podporządkować pod taki dokument. Ja się odwołam do tego, co dzisiaj mamy. No to tak samo jak wstępowaliśmy do NATO i Unii Europejskiej, tak samo Żydzi stawiali pewne warunki. I te warunki, które stawiali, są teraz naciski, żeby to, co obiecano, zostało zrealizowane. To jest to, poprzednia władza związana z Platformą i pan Schetyna, który oficjalnie powiedział, że Polska jest gotowa, żeby wypłacić 6 miliardów odszkodowania Żydom. 65. Tak, to nie wpłaci 60. Może się prze... W każdym razie chodzi o to, że o to odszkodowanie. Ja twierdzę, że to, że doszło do zmiany rządu, to dla nas to, że tak powiem, był niesamowity dar, że to zostało zatrzymane. Bo być może teraz byśmy płacili. To była kwestia sprzedaży lasów, zdobycia tych pieniędzy. Czyli
środowiska żydowskie, zwłaszcza Żydów amerykańskich, którzy mają do czynienia z kongresem, że tak powiem, dużo kongresmenów amerykańskich bardzo rzetelnie z nimi współpracuje. Te środowiska chcą wymóc w różnych sytuacjach, tak jak to było, o czym mówię, w momencie kształtowania się państwa polskiego, jak także w sytuacji, kiedy zafunkcjonowała już III Rzeczpospolita. Czyli to, o czym powiedziałem, jest ważne, że ten antysemityzm był pragmatyczny, wiązał się z pewnym zagrożeniem i szukaniem odpowiedzi na to zagrożenie. Tutaj jest niesamowita działalność i rola na przykład takiego człowieka, Wiktora Teomira Drzymera, który był szefem takiego departamentu konsularnego. Między innymi zajmował się tym, jak rozwiązać pewne problemy związane z Żydami, czyli ułatwić im wyjazd z Polski. Nie na zasadzie, że my ich stąd wyrzucamy, tylko przygotowujemy miejsce, które by było odpowiednie do tego, żeby Żydzi z Polski mogli tam wyjechać. I tak było na przykład z tym osławionym Madagaskarem, gdzie Polacy z Francuzami długo debatowali na ten temat. W końcu na Madagaskar wyjechała tak zwana specjalna komisja, na czele której stał Arkady Fiedler, i stwierdzono w raporcie, że warunki są super do tego, żeby tam właśnie można było się osiedlić. I to na przykład spowodowało to, że narodowcy od tej pory mówili, że to nie dla Żydów Madagaskar, tylko dla tych Polaków, którzy chcą wyjechać z kraju i szukać swojego miejsca, czyli taka emigracja za chlebem. To ten kierunek Madagaskar powinien jednak być dla Polaków. Czyli są cały czas dążenia ze strony państwa polskiego i no i można tutaj wymieniać różne sytuacje, że pogromy, że takie były różne sprawy. Ja też troszeczkę prześledziłem to, jak to wszystko wyglądało. No to różnie wyglądało. To była rywalizacja. Musimy sobie jeszcze z jednej strony zdać sprawę. Siłą Żydów było to, że oni mieli handel i przede wszystkim pośrednictwo. Pośrednictwo żydowskie to było 100%. Cały handel praktycznie przechodził przez ręce żydowskie. No to stwarza naprawdę duże zagrożenie dla państwa, które chce normalnie funkcjonować. I nawet tych problemów nie ujawniano, bo bano się reakcji narodowców, że w tym momencie jakby władza, rząd, właśnie ten departament konsularny ujawnił takie sytuacje, to bali się, że narodowcy będą mieli wodę na młyn. No. A były takie sytuacje, gdy wspomniałeś, że oparłem się na swojej tutaj bibliografii, ale też starałem się wprowadzić trendy związane z tym, co sam doświadczyłem. Jako właśnie dokumentalista, spotykając się z różnymi ludźmi, także z Żydami, poznałem też historię, że tak powiem, taką bezpośrednią. I tam między innymi jeden taki znany narodowiec z Siedlec opowiada mi, jak to wszystko przed wojną wyglądało. Mówi, to chociażby Żydzi mieli całe usługi, wszystkich szklarzy to byli Żydzi w Siedlcach. To mówi, to my żeśmy z Poznańskiego sprowadzili szklarzy. No to już było uważane za działalność antysemicką. Każde coś, co w jakiś sposób
dotyczyło i wprowadzało konkurencję, to było działanie antysemickie. Chłopi jak jechali na targ, to było taki obraz, że Żydzi, ci, którzy handlowali na tym targu, stali przed, na rokatkach miasta i cały towar, który chłopi włożyli, zabierali i potem sami sprzedawali dalej po tych cenach, które już mieli wcześniej ustalone. I stąd wzięły się właśnie tego rodzaju, nazwijmy to, pogromy, do których dochodziło z reguły tak, że no, przede wszystkim narodowcy na to się buntowali, widząc co jest grane. I dochodziło do jakichś przepychanych, jakichś bujek, które potem no, kończyły się często jakimiś większymi walkami. Ale to nie było cały czas tylko z jednej strony, że biedni Żydzi byli atakowani przez narodowców i w ogóle państwo polskie, władza przymykała na to oczy. Nie, tak się nie działo. Tak się nie działo. A proszę jeszcze zauważyć, jeżeli mówimy o okres międzywojenny, to jest też okres, który tuż za zachodnią granicą Hitler i naziści dochodzą do władzy. I oni zaczynają swój porządek wprowadzać, czyli swój porządek, czyli też chcą, żeby inne państwa w Europie poszły ich drogą. I tutaj są różnego rodzaju naciski. I też do tego trzeba było się w jakiś sposób dostosować, ale tak jak mówię, w Polsce nie było czegoś takiego jak w Niemczech, gdzie za samo pochodzenie, nie za samą religię, to też musimy sobie z tego zdać sprawę, że tu nie chodziło o religię, bo Żydzi, którzy przeszli przyjęli wiarę chrześcijańską, także byli prześladowani, także kończyli potem w komorach gazowych i byli mordowani. To ja chciałbym jeszcze, żebyś powiedział parę słów, bo ty to powiedziałeś, ale chciałbym, żebyś to rozwinął. Bo to, co wydaje mi się ważne w tej książce jest, o czym ty wspomniałeś przed chwilą, że państwo polskie, czyli II Rzeczpospolita, jednak prowadziła politykę wobec narodu żydowskiego bardzo w porządku. Jeżeli mówimy, i to też powiedziałeś przed chwilą, jeżeli mówimy o jakichś elementach antysemityzmu, to one rzeczywiście były związane no, z jednej strony właśnie ten antysemityzm był pragmatyczny, jak to powiedziałeś, był na pewno związany z sytuacją ekonomiczną, szczególnie na prowincji, bo w dużych miastach to trochę inaczej wyglądało. Ale to jest ważne, co powiedziałeś. Wydaje mi się, że II Rzeczpospolita jednak próbowała rozwiązać te problemy narodu żydowskiego, między innymi to, o czym wspominałeś, o Madagaskarze, ale także przecież o kwestii wysłania Żydów do Palestyny, prawda? Powstała przecież możliwość wyjazdu Żydów do Palestyny i Polska się angażuje w to także i to, co warte chyba jest podkreślenia, że to nie chodziło o to, żeby rozwiązać ten problem tak, jak rozwiązali go Niemcy, czyli wsadzić na statki i wysłać, tylko to miały być wyjazdy dobrowolne. A przy tej okazji jeszcze chciałbym, żebyś powiedział coś, parę słów, też o tym wspomniałeś, czy do tego jakiegoś tam, nie chcę wartościować tego pierwiastka antysemityzmu w międzywojennej Polsce, czy Kościół katolicki się przyczynił, czy według ciebie absolutnie nie? Zacznę od tego. Kościół katolicki oczywiście z naszego punktu widzenia w żaden sposób nie przyczynił się do tego, nie podburzał nikogo. Aczkolwiek część oceniał sytuację. Księża angażowali się w pomoc ludziom, tak jak powiedzmy dzisiaj prężne parafie działają, to tak samo wtedy widząc potrzeby, widząc biedę ogólną, widząc to, że Żydzi zajmują się Litwą,
organizowano różnego rodzaju też sposoby, jakieś kasy zapomogowe. No, w tym na przykład był taką osobą zajmującą się takimi sprawami duchownym był ksiądz Marcel Kordewski. Bardzo ciekawa postać, który przez Żydów przed wojną był okrzyknięty jako antysemita. To był narodowiec, który mocno stąpał po ziemi i ułatwiał swoim parafianom, tworząc tam im właśnie różnego rodzaju, organizując dla nich pomoc, czy to finansową, czy jeszcze innego rodzaju, czyli jak gdyby odbierał tą klientelę biedną, Żydom, którzy chętnie by ich złupili poprzez jakieś horrendalne pożyczki, bo jak ktoś był zmuszony, żeby szukać jakiejś możliwości wsparcia się finansowo. No, Godlewski to robił, pomagał i przez to został okrzyknięty między innymi przez to antysemitą. Ale to nie przeszkadzało, że w czasie wojny jego parafia działała na terenie getta i przyczynił się do tego, że no, mowa jest nawet o 5000 dzieci żydowskich, które uratował. I co ciekawe, bo jak już wspomniałem o nim, co ciekawe, po wojnie Żydzi, ci, którzy zawdzięczali mu ratunek, starali się o to, żeby dostał ten medal Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. I bardzo długo to trwało. Kilka razy składano takie wnioski i cały czas były odrzucane, bo nie można przecież antysemicie przyznać takiego medalu. To też o czym świadczy, jak podchodzono. Kardynał Chlot wypowiadał się w ten sposób, że co prawda, ja to przytaczam właśnie taki fragment wypowiedzi kardynała Chlonta, gdzie mówił, co prawda Żydzi, no ja to teraz, że tak powiem własnymi słowami, ale że Żydzi oszukują, zajmują się lichwą, oszukują na handlu, no ale to nie znaczy, że powinniśmy ich prześladować, czyli napadać, bić w żaden sposób, bo jesteśmy katolikami i zgodnie z tym, co wyznajemy, nie powinniśmy podnosić ręki na bliźniego. Także Kościół nie podburzał, a wręcz łagodził te sytuacje, które miały miejsce. Natomiast to, o czym wspomniałeś, no to z tą Palestyną, no wiadomo, no w XIX wieku pojawia się ta myśl, żeby Żydzi stworzyli sobie swoje państwo i powrócili do tej ziemi, z której wyszli. Oczywiście nie było to takie łatwe i w różnych okresach różnie to wyglądało i wtedy, kiedy już było państwo polskie, to Anglia nie była zainteresowana, żeby Żydzi wyjeżdżali do Palestyny. I Polska prowadziła takie działania, żeby Żydom to ułatwić, ale często te działania były prowadzone tajnie. I tak na przykład szkolono sabotażystów żydowskich w dywersji, szkolono, było kilka takich ośrodków, między innymi Rembertów, drugi tutaj w okolicach Andrychowa, gdzie potajemnie takich właśnie przyszłych dywersantów, którzy będą tam na Ziemi Świętej walczyć o swoją państwowość, no, żeby byli przygotowani do tej walki. Oczywiście takie działania potajemnie się odbywały, ale także Polska finansowała takie działania. No, można, ja tam w książce piszę, że mieliśmy duży udział w powstaniu państwa Izrael, między innymi także finansowy, bo takie pożyczki
pożyczki Żydzi od państwa polskiego dostali i te pożyczki nie zostały nigdy spłacone. Oczywiście nie były to wielkie, horrendalne kwoty, ale były. Chodziło o zakup broni. Nawet mój kolega ostatnio przeliczył to bodajże na 200 CKM. No, 200 CKM. Zawsze coś. Wspomniałeś o biedocie żydowskiej, bo to jest o tyle istotne w II Rzeczpospolitej, że biedota żydowska to przecież pożywka dla idei komunistycznych i rzeczywiście, bo to będzie miało konsekwencje w czasie wojny i po wojnie. Ta biedota jednak zasila ugrupowania, główne żydowskie ugrupowania to ugrupowania lewicowe, a wręcz komunistyczne. I to będzie miało konsekwencje po wojnie, przede wszystkim po wojnie, ale także w czasie wojny. Ale dzisiaj jest dzień, w którym wybuchło powstanie w getcie żydowskim i chciałbym, żebyśmy przez chwilę powiedzieli trochę o powstaniu, a raczej o percepcji tego powstania i pomocy, której Polska Armia Krajowa udzieliła powstańcom. I to, o czym się nie mówi, o czym się zapomina, może dzisiaj się już zaczyna o tym mówić, że powstanie nie walczyła tylko jedna lewicowa organizacja żydowska, ale także walczyli i to z sukcesami organizacja żydowska prawicowa. No właśnie, to jest jedna, że tak powiem, bo ta książka jest na takie fałsze historii, fałszowanie historii, tam to był pomysł właśnie Tomka Barona z wydawnictwa, żeby tak zaakcentować te fałsze. Tak, jednym tym fałszem jest takie, że Armia Krajowa nie pomagała Żydom w czasie powstania w getcie. No oczywiście to jest fałsz, bo zarzucenie, że Armia Krajowa nie była tym zainteresowana i nie pomagała. Albo często się zdarza, że mówi się, no dobrze, pomagała, ale tak niewiele tej broni tam trafiło. A przecież pamiętam, co się działo w powstaniu warszawskim trochę później, które wybuchło i także, gdzie chłopcy z Armii Krajowej szli do walki bez broni. Czyli tej broni w ogóle nie było. Tej broni, ta broń była czymś niesamowicie cennym i jej praktycznie nie było. I to, że w sytuacji, kiedy Armia Krajowa nie ma broni, bo to były śladowe ilości, którym dysponowano, i mimo wszystko jest w stanie podzielić się tym, co posiada i przerzucić do getta, to świadczy jeszcze jednak o czymś innym, a nie o tym, że Armia Krajowa nie była zainteresowana tym, że Żydzi walczą bez broni. To jest po pierwsze. Po drugie, wspierano także, były także Korpus Bezpieczeństwa walczył tam u boku Żydów w powstaniu i tutaj, tak jak mówię, że korzystałem z pewnych opracowań, ale z tego, co kiedyś słyszałem, i to mi kolega opowiadał, że przeprowadzali wywiad z takim człowiekiem, Żydem, który był w Kedywie i zadali mu pytanie, a jak to, że jak pan reagował na to, że to powstanie w getcie, przecież pana pobratyńcy giną tam, walka, ogień, dym się unosi nad gettem, a wy nie idziecie walczyć. Jak pan, co pan wtedy czuł? No i kolega mi opowiadał, mówi, ten popatrzył jak na wariatów i mówi, a o co pan chodzi? No dlaczego nie chcieliście pomagać tym? A mówi, proszę pana, my byliśmy wojskiem. To było kierownictwo dywersji. My nie szliśmy tak, że wszyscy ruszymy do boju, bo coś się dzieje. My dobiliśmy rozpoznanie, które trwało przez jakiś czas, możliwości, jak się wycofać z danego miejsca, jakie są siły
najpierw wywiad, to wszystko było opracowywane. I wtedy mogliśmy przystąpić do walki, jak to mieliśmy opracowane. Co by się stało, jakbyśmy przeskoczyli przez mur, nie wiedząc, co tam się dzieje, a może za tym murem stoją oddziały niemieckie w tym momencie. Przecież by nas wystrzelali jak kaczki. I było tak, były takie sytuacje, że małe jakieś oddziały, które po prostu ruszyły do, na pomoc do powstańcom z getta, zostały po prostu zdziesiątkowani, albo wszyscy zostali zabici. Były też takie sytuacje. Także to jest ewidentny fakt, że Polacy się tym nie zajmowali. Druga sprawa, bardzo ważna, to to, że ułatwiano Żydom ucieczkę stamtąd. Czyli już ta komunikacja kanałami zaczęła funkcjonować. Przecież ci, którzy się wydostali z getta, trzeba było im nimi się zająć. Trzeba było ich często opatrzyć, bo byli masę było rannych, byli wycieńczeni. Trzeba było im znaleźć jakieś lokale, gdzie mogliby wrócić do jakiegoś lepszego stanu, zdrowie trochę podreperować. I to się cały czas działo. To cały czas funkcjonowało. Także nie można właśnie mówić, że Polacy się tym nie interesowali. Ale to się wpisuje, że tak powiem, w ten całokształt tych oskarżeń, że to myśmy się nie interesowali tym. Patrzyliśmy na transporty, które jechały do obozów zagłady. No, to są te oskarżenia bezpodstawne, no bo co, transport jedzie pilnowany przez Niemców i co? I chłopi z widłami mieli się na to rzucić? No czysty absurd takich oskarżeń. Robiliśmy co mogliśmy, a wręcz robiliśmy rzeczy, które były ponad nasze siły, ale były realizowane dlatego, żeby pomóc ludziom, którzy byli mordowani na masową skalę. I to się działo zarówno w kraju, który był krajem okupowanym, gdzie za pomoc Żydom groziła kara śmierci. To była pomoc zorganizowana, a także pomoc spontaniczna, niezorganizowana, a także pomoc, że tak powiem, państwa, rządu państwa polskiego na uchodźstwie, który robił wszystko, żeby nagłaśniać tę sprawę. Właśnie, informował przede wszystkim. Przede wszystkim informował, ale na olbrzymią skalę. I to trafiało wszystko w próżnię. Po prostu zawód nie był tym zainteresowany, żeby cokolwiek zrobić, w jakiś sposób ratować tych Żydów, którzy są mordowani. Nawet po tym, jak Karski przedostaje się na zachód, spotyka się i w kołach różnego rodzaju żydowskich trafia do prezydenta, nic więcej się nie dzieje. W 40, tak jak wspomniałeś, właśnie w tym czasie, kiedy powstanie warszawskie walczy, dochodzi do konferencji na Bermudach, gdzie zachodni dyplomaci zastanawiają się, co zrobić. Ale to w żaden sposób nie wpływa na to, że codziennie w Warszawie, w getcie giną ludzie. Oni i stamtąd idą błagalne wołania, pomóżcie nam, a ten zachód po prostu cały czas jest, nie słyszy tego wołania. Spotykają się piszą jakieś noty dyplomatyczne i piszą, że po wojnie mordercy zostaną ukarani. Jakie to miało znaczenie na to, że co, że ten Niemiec, który mordował w tym momencie, oj, radio podało gdzieś tam, że po wojnie mogą mnie ukarać. Żadnego to nie miało znaczenia. Żadnego znaczenia, a były, że tak powiem, pewne propozycje, chociażby zbombardowania sieci kolejowych, torów kolejowych, połączenia z Węgrów z obozem Auschwitz, gdzie transporty szły. Nikt tego nie zrobił. Propozycja to Pilecki, który
Witold Pilecki, o którym też piszę, który też miał swój udział w tym, że nagłaśniał sprawę, przekazując swoje meldunki z obozu Auschwitz, przekazując meldunki o tym, co się działo w Brzezińce. Też sugerowano, że przecież można te krematoria zbombardować. Dowództwo brytyjskie dochodzi do wniosku, że jednak taka akcja jest niemożliwa. W tym samym czasie są amerykańskie samoloty bombardują zakłady IG Farben w Oświęcimiu, które zostały przez Niemców zbudowane. Można powiedzieć, oczywiście, tak duży samolot jak latające fortece nie powinny bombardować takich małych obiektów jak krematorium. Z tym się zgodzę, ale były samoloty, które były do tego typu zadań przystosowane i wykonywały na terenie Europy tego typu zadania bombardowania siedziby Gestapo i można było to zrobić. Nikt nie był tym zainteresowany. Mało tego, powiem oczywiście, co dla mnie było takim już postawieniem kropki nad i. Minister Eden, który przyjeżdża do Stanów, w tym momencie Żydzi mają szansę uratować się Żydzi z Bułgarii i z Rumunii. Rumunia chce wysłać, bo to już wiedzą, że już wojna się kiedyś skończy, ktoś będzie kogoś rozliczał i te państwa satelickie, które współpracowały z Niemcami, już w jakiś sposób zaczynają się tutaj ustawiać i Rumuni proponują, że są w stanie wysłać Żydów do Palestyny, którzy jeszcze przetrwali, tylko niech statki wszystko dadzą, tylko niech Zachód opłaci takie właśnie transporty. Chodziło w przeliczeniu 40 bodajże dolarów na jednego Żyda. Nie zgodzono się na to. Nie zgodzono się, bo stwierdzono, że to będzie precedens. I inne państwa, właśnie minister Eden, kontaktując się z zachodnimi politykami, mówi, że nie możemy dopuścić do takiego precedensu. Lepiej, żeby Hitler i naziści wymordowali, wyrżnęli Żydów, niż żeby stwarzać problem Europie. Ale to, proszę Państwa, no z tym mamy do czynienia na co dzień, obserwujemy to dzisiaj. Dzisiaj ta chociażby nagonka na nas, to też ma tego rodzaju oblicze. No bo jeżeli my jako naród zostaniemy przedstawieni jako żydożercy, którzy mordowali Żydów, gazowali Żydów, były obozy polskie, w których Polacy mordowali Żydów, no to idzie do opinii społecznej, politycy zachodni mogą już wtedy, że tak powiem, przymknąć oczy, jakby na przykład Putin nas najechał. No bo po co ratować kogoś, kto jest takim wrednym, słabszego od kiedyś, jak Żydzi potrzebowali pomocy, to my żeśmy ich mordowali. No po co? To jest właśnie cały czas pokazanie Polaków, jacy nie są, pokazanie Polaków, że my uczestniczyliśmy w tym wszystkim. I to jest właśnie tego rodzaju polityka, bo to nie są żadne przejęzyczenia, nieznajomość faktów. To jest celowa polityka. Polityka, żeby nas zohydzić. A jeszcze jest jedna rzecz, która, że tak powiem, jest bardzo istotna w wszystkim, bo jak spojrzymy na to, jak to się właśnie działo, że tutaj tych Żydów mordowano, i o co tutaj chodziło. Ja to w tej książce starałem się przedstawić, że nie mamy do czynienia z Niemcami jako państwem chrześcijańskim czy katolickim. Niemcy nazistowskie to są państwo neopogańskie. Państwo neopogańskie w 1939 zaatakowało państwo chrześcijańskie, jakim była Polska. I państwo neopogańskie, Niemcy musieli się wyrzec Boga, żeby móc zmordować na masową skalę. I to robią. I to robią, przyjmując zupełnie innych bogów, szukają wytłumaczenia na swoją boskość. Całe instytuty pracują na, żeby udowodnić to. Dużo na ten temat piszę w książce, a chciałem to myśl skończyć. I to państwo neopogańskie z tą ideologią właśnie nad człowieka Niemca napada na ten kraj,
słowiańskim pod ludzi i morduje Żydów, morduje, bo my byliśmy, że tak powiem, w drugiej kolejności przewidziani. I tu, w tym właśnie państwie zaatakowanym, państwie chrześcijańskim, dochodzi do tego, że uruchamiają się wszystkie mechanizmy, które są związane z naszą wiarą. Miłosierdzie, pomoc bliźniemu, to wszystko zaczyna tutaj funkcjonować. Już nie patrzy się po prostu na to, że Żyd może mi coś złego zrobił, czy coś, tylko patrzy się jako na ofiarę, jako na bliźniego. I to jest pewnego rodzaju istota tego, co się stało w czasie wojny, ale też trzeba zwrócić uwagę na drugie państwo, które zaatakowało Polskę. Jakie to było państwo? No to państwo było z ideologią ateistyczną, gdzie to było także państwo, które wyrzekło się Boga. Oni nas zaatakowali. I to nie jest tak, że można tylko tak sobie o tym powiedzieć. No to są dowody na to. To jest Krajwarty, bardzo ciekawa sprawa. Krajwarty, który jest taką, w momencie jak Niemcy zajęli Polskę, to podzielili część, pewne tereny dostały się w skład Rzeszy, zresztą stworzono generalną gubernię, ale był też tak zwany Krajwarty, czyli taki twór, nazwijmy, pośredni. Co się tam działo? No tam się dzieje to, że tam są likwidowane kościoły. Kościoły są likwidowane, księża stamtąd, z którymi miałem też przyjemność z niektórymi rozmawiać, którzy byli potem wieloletnimi więźniami obozu koncentracyjnego w Dachau. Księża właśnie są odizolowani, większość trafia do obozów w Dachau. Tam realizuje się to, co założyli naziści. Tam walczy się, ewidentnie walczy się z wiarą. Chcą pozbawić ludzi tego, co jest najważniejsze dla Polaków, wiary. I to widać wyraźnie w tym kraju. A co jeszcze Państwu powiem taką ciekawostkę. Tym krajem rządzi niejaki Gauleiter Gleisner, który do 1929 roku był mistrzem masońskim. Nie odpowiedziałeś na moje drugie pytanie, ale może to dobrze, że nie odpowiedziałeś, bo zajmijmy się teraz okresem powojennym. Wspomniałeś o Rosji komunistycznej, która w 1944 wkracza na terytorium Polski z dużą ilością z jednej strony popierających Żydów, którzy jeszcze żyli, oraz ze służbami specjalnymi, w których czołowe role odgrywają Żydzi. Czy można w takim razie także powiedzieć, że tym razem ten antysemityzm już nie jest pragmatyczny, bo już praktycznie Żydów nie ma, ale jednak jest on związany z obcym najeźdźcą? Czyli to, co po wojnie się działo. Ja tu w książce ograniczam się do tak zwanego pogromu kieleckiego. Przedstawiam to, co się działo w Kielcach wówczas. Znaczy mówię tak zwanego, bo ewidentnie to wykazali moi koledzy z IPN-u z Kielc, że ewidentnie to było wszystko sterowane i przygotowane. Aczkolwiek poszło w świat i funkcjonuje jako pogrom, że tych biednych Żydów, którzy przeżyli Holokaust, to Polacy jeszcze w tych Kielcach dorwali i wyrżnęli. Bo to funkcjonuje i jest specjalna ekspozycja w muzeum w Nowym Jorku, w Muzeum Holokaustu i z tego, co wiem, jest także taka sama ekspozycja w Yad Vashem. No, oczywiście tutaj następuje pewnego rodzaju takie zjawisko, że ci Żydzi, którzy się uratowali i wracają, oczywiście nie wszyscy, no, ale część jest właśnie już mocno zaangażowanych po stronie
Rosji Sowieckiej, czy są to oficerowie NKWD, czy UB właśnie rodzimego aparatu. No i to jest wykazane, że przede wszystkim, jeżeli spojrzymy na te struktury, to w kierownictwie to jest większość dowództwa w tych strukturach ubeckich, to są ludzie pochodzenia żydowskiego. Tak samo dużo ludzi, dużo sędziów, prokuratorów, to także są ludzie pochodzenia żydowskiego. I to jest takie charakterystyczne, że takie właśnie oni nie mieli poczucia tej swojej jakiejś państwowości, bo mieli tam, a to poczucie z drugiej strony, to poczucie takie narodowe, to wcześniej wiązało się w dużym stopniu z religią. I teraz, jeżeli ci Żydzi odetną się od religii, nie mając swojego państwa, to kim są? No i właśnie wchodzą w taką lukę, że stwierdzają, że komunizm to jest właśnie to, co im odpowiada. I no i mordują na olbrzymią skalę Polaków. To jest to sformułowanie, że do komuna to nie jest sprawa jakaś wysłana z palca. I oczywiście, no, jaka jest reakcja? No tutaj możemy przejść do żołnierzy wyklętych. No jaka jest reakcja? No zdają sobie z tego sprawę i no to może za dużo bym powiedział, bo nie chcę też wchodzić, bo tutaj jest nagrywane, a bym się podzielił pewnymi rzeczami, odkryciami, które moi koledzy dokonali z krakowskiego IPN-u, ale to może im zostawimy, ale no, ewidentnie to jest wyraźne, że dużo z tych ludzi no, gardzi Polakami. Zresztą przytaczam taką historię związaną z jednym z Żydów, konwertytów, który był majorem Narodowych Sił Zbrojnych, jak i Ostwin Zuzka, pseudonim Kropidło, właśnie tam w okolicach Siedlec działał. On został aresztowany i był przesłuchiwany w Warszawie. I właśnie jak stwierdzili, że jest Żydem, no to mu tam też Żydzi, tylko już po stronie ubeckiej, proponowano, przecież możesz być znany. On powiedział, nie, ja przysięgałem państwo polskie. No i gdzieś tam w Warszawie na Brudnie czy na Służewiu spoczywa z kulą w głowie. Także musimy pamiętać, że byli też tacy Żydzi, którzy znaleźli się w strukturach i Narodowych Sił Zbrojnych. To nie jest odosobniony wypadek, bo takich było sporo, ja o niektórych w książce piszę. Czuli się Polakami, dlatego walczyli w szeregach Narodowych Sił Zbrojnych. Walczyli z jednym, a potem z drugim okupantem. Powoli będę oddawał państwu głos, ale na zakończenie mojej rozmowy z tobą zadam takie pytanie, do którego prowokuje mnie też tytuł tej książki. A mianowicie Polska jest oczywiście szczególnym miejscem, dlatego że no, na tym terytorium zginął praktycznie cały naród żydowski. Oczywiście myślę, że wyjaśniłeś państwu, myślę, że to jest fakt znany, szczególnie o krakowskim klubie wtorkowym, że to nie jest tak, że Polacy byli obojętni w czasie Holokaustu na los narodu żydowskiego i robili to, co mogli. Byliśmy w miejscu szczególnie prześladowani przez Niemców, o czym ty też piszesz w książce, bo to bardzo ważne, że to nie jakaś grupa, część narodu niemieckiego mordowała Żydów, jednak to cały naród niemiecki,
stał po stronie Hitlera i odpowiedzialni są wszyscy. To oczywiście pewnie dzisiaj w współczesnym świecie, kiedy Niemcy odgrywają tak ważną rolę ze względu na swoją potęgę gospodarczą i prowadząc odpowiednią politykę historyczną, no, trzeba coś zrobić, żeby zrzucić siebie winę. I pytanie właśnie, kto jest winien temu, co się stało i jak to się stało, że cały naród żydowski praktycznie przestał istnieć? No, cały może nie. No, większość europejskich Żydów. No to jest bardzo długie pytanie, znaczy obszerne. Przez całą książkę praktycznie na każdej stronie staram się udowadniać, że winni są bezpodni Niemcy. Ale to można sobie zadać pytanie, no co to jest naiwne, no jakieś podejście, no to udowadniać teraz, tyle lat po wojnie, że Niemcy nie są winni. Że Niemcy są winni, no o czym my tu mówimy. No ale właśnie to jest dziwne, że coraz częściej w ten obszar wkraczamy. I jaka jest ta wina? No teraz zaczyna funkcjonować, że winę za to, co się działo w czasie II wojny światowej, ponoszą naziści. Że to naziści są winni. Niemcy już twierdzą, to 60% Niemców, że Niemcy zostali wyzwoleni spod nazizmu przez wojska sowieckie i amerykańskie. Że ten nazizm został im narzucony. Oczywiście to jest także fałsz. To jest fałszowanie historii, bo tak to nie wyglądało. Wystarczy obejrzeć sobie filmy Reni Riefenstahl, które pokazują, jak Niemcy witają Hitlera, jak wyglądały te wszystkie zjazdy, bo przecież to były zjazdy na kilkaset tysięcy ludzi, którzy wyrażali swój podziw dla wodza. Do Hitlera podchodzono, że on jest równy Bogu. Pieśni, gdzie było wcześniej Jezus Chrystus, zastępowano Hitler. Śpiewają, że on zbawi ludzkość, on jest tym Mesjaszem. To jest właśnie nadanie tej boskiej cechy temu, który stoi za tym wszystkim. Ale to przecież nie sam Hitler doprowadził do tego wszystkiego. Jego zwolennicy, ale zwolennikami jego byli wszyscy. Wszyscy, całe społeczeństwo niemieckie czerpało z tego dużą, może nie satysfakcję, ale on jak gdyby odradzał, Hitler odradzał ten naród. Był właśnie po tym, jak po Wersalu Niemcy czuli się tutaj upokorzeni, on im przywracał tą godność i dumę narodową. I wszyscy za tym stali. Wszyscy ludzie byli zwolennikami Hitlera. Ci, którzy to są nieliczni, którzy lądowali w obozach koncentracyjnych. Jeżeli mówimy o opozycji, bo teraz zaczyna się właśnie wyciągać, jaka to była opozycja wobec Hitlera. Tutaj nie można mówić, że o jakiejkolwiek opozycji, która była wobec Hitlera. To, że parę ulotek wypuszczono, że ktoś tam protestował, że zamachy, które były na Hitlera, ale nie były na zasadzie robione jakby w pierwszym strzelcu, nie były po to robione, żeby zmienić sytuację, uratować świat, bo tutaj Hitler zagraża ludzkości, zagraża Żydom, bo to było robione, żeby utrzymać obecny panujący porządek. I tak się to wszystko działo. To
generalicja niemiecka, która była zainteresowana wręcz, że zmyć tą hańbę wersalską, zająć tą Polskę. Nie jest tak, że było możliwe paktowanie z Niemcami. Nie było możliwe. Byli tym zainteresowani, żeby Polskę od samego początku zniszczyć. I wszyscy w tym całym aparacie uczestniczyli. Także wszyscy w zasadzie ponoszą winę, ale teraz zaczynają się wybielać. Już czasy, że Niemcy są winni, się jak gdyby kończą. Już tą odpowiedzialność trzeba na kogoś innego rzucić. My jesteśmy tutaj tymi właśnie, którzy są w pierwszej kolejności do tego, żeby nas za to wszystko obwinić. No i tak się dzieje. To są właśnie te wszystkie oskarżenia. Ale tak jak wspomniałem, to o tym cały czas chcę film oczywiście, że chciałbym zrobić, ale o tym cały czas piszę, o tym wspominam i jeszcze na jedną rzecz zwracam uwagę, na bestialstwo tego mordu. I to, o czym też zaczyna się mylnie mówić, że Niemcy, ci, którzy byli podkomendnymi tam, wykonywali rozkazy i tak wszystko przedstawiali, że oni byli tylko takimi beznamiętnymi ludźmi, którzy rozkazy wykonywali. To jest nieprawdą. Niemcy czerpali niesamowitą satysfakcję z mordowania ludzi. Jest masa przykładów, ja powiem tak, że zajmuję się od lat tymi tematami, a co jakiś czas jest coś, co mówiąc kolokwialnie, wbija mnie w fotę. Jak czytam, w jaki sposób to znęcając się nad ofiarą, to nie jest już tylko zabicie kogoś, tylko znęcanie się nad ofiarą. Podam jeden z przykładów tutaj, dotyczący obozu w Płaszowie. W obozie w Płaszowie, gdzie mordowano także Żydów, była taka scena, że pijani SS-mani prowadzą Żydów i Żydówki na taką właśnie fujarową górkę, gdzie mordowano. No i tam jest dół jakiś wykopany i każą im do tego dołu wejść i jeden czy więcej wpadałem na pomysł, no darujemy wam życie, jak będziecie tutaj ze sobą kopulować. No to co to jest, proszę Państwa? To nie jest już tylko po prostu zabicie kogoś, tylko po prostu znieważenie. Tam dochodzi do takich scen, ale powiem jaka jest różnica między narodem żydowskim a Polakami. Polacy, jak tam też byli mordowani, w pewnym momencie też tacy młodzi ludzie szli, byli mordowani i szli śpiewając hymn polski, kolejni wpadali do dołów, a następni cały czas śpiewali ten hymn, dopóki ostatni nie padł. I taka scena także jest, rozegrała się w obozie, w Oświęcimiu, w Auschwitz, przed ścianą śmierci, gdzie też jeden z już przeznaczonych na śmierć zaintonował takie właśnie pieśni narodowo-patriotyczno-pokojczyźniane. Zakatowali go na śmierć. Można powiedzieć, że jakby człowiek w filmie dał taką scenę, to ktoś by powiedział, że to jest naciągany jakiś wymysł reżysera. Ale takie było życie. Niemcy z tego czerpali niesamowitą satysfakcję z zadawania komuś bólu, mordowania. Takich scen mogę przytaczać więcej, ale staram się to zrobić w książce. Mówię, że z całą odpowiedzialnością, że Polacy nie są zdolni do takiej zbrodni. My możemy kogoś zabić, bo nam zagraża, ale nie będziemy się w ten sposób nad nim pastwić i znęcać, jak to robili. Zarówno pastwili się, znęcali nad kobietami, jak i nad dziećmi, bezbronnymi dziećmi, które mordowano bez mrugnięcia okiem. I to też trzeba sobie uzmysłowić. Jest taki
badacz Dieter Schenk, który napisał coś takiego, że Niemcy powinni być wdzięczni, wdzięczni tym wszystkim, którzy po tym, co zarobili, jeszcze traktują jak ludzi, że chcą z nimi rozmawiać. Ale to są nieliczne świadectwa ludzi, którzy zajmują się tymi tematami w Niemczech, bo większość z nich też, że tak powiem, spychana na margines. Ma być inny, budowany inny obraz wojny, inny obraz tej zagłady. Naziści, którzy mordowali, inni byli takimi Niemcami, to przecież widzieliśmy w filmie Nasi Ojcowie, Nasze Matki, to było bardzo dobrze pokazane. Jeszcze jedna rzecz tam była dobrze pokazana. Pokazano między innymi to, że ci, którzy uczestniczyli w tym mordowaniu, potem znajdowali miejsca na posadach państwowych, dochodzili do wysokich stanowisk. Mamy dużo przykładów na to. Niemcy po prostu nie ponieśli, nie odpowiedzieli za tą zbrodnię. Oddaję Państwu mikrofon i głos. Temat jest bardzo poważny, ale pozwolę sobie trochę rozładować atmosferę i zauważyć, czego Darek nie powiedział, bo nie jest młodym człowiekiem, że przecież cały NRD było przeciwko Hitlerowi. Proszę bardzo. Ja przypominam, że do dostania są książki Darka i filmy, także po spotkaniu zapraszam i Darek obiecał, że podpiszę parę książek. Dziękuję. Po pierwsze, chciałem zapytać, czy nie przyszło Panu do głowy, że Zachód nie ujmował się za Żydami jeszcze z innego powodu. Po prostu nie tylko w Polsce mówiło się Żydów kamienice, gejów ulice, ale przecież Żydzi byli wszędzie, w każdym państwie i prawdę mówiąc, nigdzie nie byli kochani. A więc to było również, tak jak w wypadku Polski, pozbycie się konkurencji. To jest jedno. Druga sprawa jest taka, że myślę, że w Polsce w obozach zginęło najwięcej Żydów niemieckich, bowiem z tego, co czytałem, to nigdzie w Europie Żydom tak dobrze się nie powodziło od średniowiecza jak w Polsce. Stąd tylu ich tutaj było. Mam jeszcze jedno stwierdzenie. Mianowicie chciałbym życzyć Panu, żeby ta książka, której jeszcze nie czytałem, ale pewnie za chwilę przeczytam, jeśli w niej jest to, co Pan mówił, żeby była przetłumaczona naprawdę na wiele języków i żeby dobrze się sprzedawała. Dziękuję. To zacznę od tyłu. Bardzo dziękuję. Też bym sobie życzył. Z dwóch względów. Na pewno to by podżetorowało mu budżet rodzinny, to jedna sprawa, a druga myślę, że bardziej ważna i istotna, to jest właśnie, że wyszlibyśmy z takim prawdziwym świadectwem. Nie mówię tu już tylko o tej książce, bo wydaje mi się, że powinniśmy szerzej, że tak powiem, uderzyć. Ale zanim odpowiem na te dwa pytania, to jeszcze bym nawiązał do jednej rzeczy. Bo Pan mówił, że dobrze by było, jakby to jednak poszło na Zachód. Oczywiście, ale ja twierdzę, że my mamy olbrzymią, że tak powiem, robotę do zrobienia tutaj w Polsce. Polakom przez ostatnie lata skutecznie wmówiono, że uczestniczyli w mordowaniu Żydów. To jest przerażające, bo
to zrobiły instytucje, które za nasze pieniądze funkcjonowały i funkcjonują, skutecznie wzmówiły to kłamstwo i Polacy mają poczucie winy. Ja nie mówię tak, jak tu Państwo siedzicie, ale tak jakbyśmy wyszli na zewnątrz, to ja się z tym spotykam. Na przykład podam mój koronny przykład dotyczący mojego spotkania z młodzieżą w liceum, gdzie temat był, dotyczył żołnierzy wyklętych. Rozmawiałem tam, mówiłem o tym ludziom, słuchali, pokazałem film, wszyscy byli zadowoleni i idąc do pokoju nauczycielskiego z panią, pani się w ogóle zachwycała, że ja tak potrafiłem tą młodzież zatrzymać pomimo dzwonka, wszyscy siedzieli, słuchali i pani właśnie mówiła o tym, a ja mówię, wie pani, jeszcze mi jeden temat na sercu leży, Żydzi. I w tym momencie ja nic więcej nie mówiłem, bo pani mi już powiedziała o pogromach, to jeszcze nie uczyliśmy. Otóż nie o to chodzi, żebyśmy uczyli pogroma, bo to jest fikcja. Nie było czegoś takiego, jak właśnie, że Polacy w pogromach uczestniczyli. Czymże jest to jedwabne, które do końca nie zostało przebadane, a które jest takim, że tak powiem, koronnym przykładem, jacy Polacy byli zwyrodniacy. Ja też o tym zebrałem informacje, które są dostępne też o tym napisałem. Też o tym napisałem, jak ta sprawa z Jedwabnym wyglądała. I to są rzeczy, które w żaden sposób nie świadczą o tym, że Polacy uczestniczyli w jakimś mordzie. Oczywiście byli tacy, którzy uczestniczyli w tym, ale trzeba sobie zdać sprawę z kilku rzeczy. Otóż ci ludzie podlegali pod prawo, zarówno to, którego kontynuatorem i było państwo na uchodźstwie, bo Polska miała ciągłość, czyli państwo na uchodźstwie działało według prawa, które obowiązywało w II Rzeczpospolitej. A dodatkowo jeszcze w Polsce był fenomen państwa podziemnego. Nigdzie na świecie, nigdzie w Europie, nie, a gdzież tam, jakie państwo w Jugosławii? W Jugosławii była sytuacja taka, że oni mieli... No mniejsze. Nie, bardzo dobre tereny do działania, bo są góry i tam mogła ta partyzantka funkcjonować. Natomiast państwo podziemne, chodziło o to, że nie tylko wojsko, ale wszystkie struktury były odwzorowane i działały w warunkach okupacji niemieckiej i sowieckiej. To wszystko działało, to wszystko funkcjonowało. Mało tego, tak zwane specjalne sądy cywilne, które zafunkcjonowały, niektórzy historycy twierdzą, że właśnie powołanie specjalnych sądów cywilnych powołano te sądy dlatego, żeby walczyć z wszelkiego rodzaju szmacownictwem, żeby tępić to, czyli wydawać wyroki, skazywać i wykonywać te wyroki. Oczywiście w warunkach państwa podziemnego, w warunkach okupacji nie udawało się każdego przestępcę dorwać, ale mówiono wyraźnie i o tym pisano w prasie podziemnej, że sprawiedliwość ich nie minie, kara ich nie minie, sprawiedliwość ich dopadnie, że po wojnie w państwie polskim ci ludzie odpowiedzą za swoje zbrodnie. Oczywiście tak się do końca nie stało, bo Sowieci zafundowali na niewolę wieloletnią. I ciężko było to zrealizować, ale to też powinniśmy pamiętać, po wojnie odbywały się procesy za szmalcownictwo, tylko i to czasem były procesy bardzo, że tak powiem, ze strony sądu uczciwe, bo często prokuratorami czy sędziami byli przedwojenni adwokaci, sędziowie. Ale często się tak działo, że szmalcownicy, którzy współpracowali z Niemcami, którzy korzystali z tego,
wykorzystali tą sytuację i przeszli na stronę, znaleźli sobie nowego protektora, czyli państwo komunistyczne. I trudno ich było sądzić, bo im wtedy darowano wszystkie winy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, po wojnie, jak się te procesy różne odbywają, często dochodzi też do tego, że skazywani są niesłusznie ludzie związani z państwem podziemnym, czy z podziemiem niepodległościowym. I im przypisuje się te winy. To jest to właśnie Narodowe Siły Zbrojne, Brygada Świętokrzyska. Oni zostali obarczeni wszelkimi przestępstwami dokonywanymi przez komunistów na terenie okupowanym. Wszystkie te zbrodnie, nie walka z Niemcami, tylko zbrodnie dokonywane przez te ugrupowania komunistyczne przypisywano Narodowym Siłom Zbrojnym, a już szczególnie Brygadzie Świętokrzyskiej, która wyszła na zachód, czy tym samym w oczach komunistów jeszcze bardziej się obciążyła, ale już można było wszystko na nich rzucać, bo nikt ich tutaj nie bronił. To jest właśnie bardzo ważne, żeby o tych sprawach pamiętać. Szmalcownicy byli, ale byli ścigani, byli sądzeni, wykonywano wyroki śmierci. Tak jak wystarczy wziąć do ręki gazetki wydawane przez podziemie, to praktycznie w każdej gazetce jest ostrzeżenie, że tam jakiegoś Iksińskiego ostrzega się, że jak dalej będzie tak wysługiwał się Niemcom, no to w końcu zostanie osądzony i skazany i grozi mu śmierć za takie działanie. To wszystko funkcjonowało. My tutaj nie mówiliśmy o tym, co się wówczas działo w tej tak zwanej Europie Zachodniej, bo ja twierdzę, że to też jest w pewien sposób rzucanie na nas winy tych, którzy są sami winni. Tam przecież działały struktury państwowe, bo Polacy nie poszli na kolaborację z Niemcami, ale inne kraje zachodnie poszły na kolaborowały z Niemcami. Niemcy sami w raportach piszą, że bodajże w Holandii, gdyby nie było pomocy holenderskiej policji, to sami by sobie nie poradzili z problemem żydowskim. Ci sami pakują do transportów, do obozów przejściowych, a potem wysyłają do Auschwitz. Tak samo dzieje się we Francji. To ma miejsce na terenie Europy Zachodniej. I tu pan pytał, mówił o tym, że Żydzi nie byli widziani nigdzie. Doszło do pewnego takiego podziału i to też jest, też o tym wspominam, że Żydzi niemieccy wykorzystują nazistów, ten cały aparat, po to, żeby uderzyć w tak zwanych Ostjuden, czyli tych biednych swoich krewnych ze wschodu. I tak się też działo. Oni po prostu nimi gardzili, bo Żydzi na zachodzie się szybko asymilowali. A ci, którzy przyjeżdżali ze wschodu, dalej żyli w takich enklawach, dalej właśnie tym hodowali tym swoim tradycją, religii. To było właśnie lepiej być tym Żydem, takim mieć kasę, wypchany portfel i nie przyznawać się do tego i robić swoje, niż tutaj jakiś taki ubogi krewny przyjmować. I tak się, takie jest postrzeganie też właśnie. Ci Ostjuden są właśnie traktowani jako takie coś niepotrzebnego. I Żydzi niemieccy zwracają się do władz niemieckich po to, żeby ich wypędzić. Także takie sytuacje różne się działy. I tak samo się dzieje, tak samo było ze Stanami Zjednoczonymi. Też Żydzi mogli oddziaływać na, tak jak powiedziałem, ma duże wpływy. Mogli oddziaływać na Kongres Stanów Zjednoczonych, na prezydenta, mogli to robić. No to trzeba zauważyć jedną rzecz, że w prasie amerykańskiej, która w większości należała
była w rękach żydowskich. Informacje napływające z Europy, gdzie już na masową skalę Żydzi są mordowani, znajdują się jako małe notatki gdzieś tam. Nigdy ten temat nie trafił na okładkę. Nigdy nie trafił na jakąś rozkładówkę. To były gazety, które kapitał żydowski ma większość. Nikt nie był zainteresowany, żeby takie rzeczy wyciągać. A po wojnie co się działo? A po wojnie się działo tak, że Żydzi, którzy przyjeżdżali z terenu Europy, którzy przetrwali, często byli to Żydzi, którzy uratowali się dzięki Polakom, przyjeżdżali do Ameryki, do Kanady i mówili o tym, że Polacy ich uratowali. To wtedy tym Żydom odbierano wszelką pomoc. Że nie wolno było mówić o tym, że Polacy kogokolwiek ratowali. Ja przytaczam takiego Żyda właśnie, adwokata przedwojennego, Bernard Czołg się nazywał. On tutaj właśnie w Krakowie mieszkał przed wojną, był prawnikiem. I on się uratował, jego żona, jego córka, dzięki Polakom się uratowali. I on wyjechał na zachód do Kanady i spotyka się właśnie z tym, że o, Polaka nie wolno dobrze mówić. I siada i pisze książkę i pisze tam w tej książce, że Polacy to są wspaniałym narodem. Że dzięki właśnie Polakom zostaliśmy uratowani. A inni po prostu godzą się, no bo to było pogorszenie sytuacji ekonomicznej. No, przyjeżdża taki Żyd, nie miał, nikogo nie znał, przyjeżdżał na jakąś do obcego kraju. Tutaj otacza go to środowisko żydowskie pomocą. On coś zaczyna mówić, kto go uratował. Mówił nie, jak tak dalej będziesz mówił, to zostaniesz sam. No to mówił, no to dobra, to ja już nie będę mówił i będę robił tak, jak wy sobie życzycie. I tak to zaczęło funkcjonować. Do tego jeszcze potem wpisuje się powstanie państwa izraelskiego i stworzenia czegoś takiego, jak takiej właśnie religii Holokaustu. I to funkcjonuje w Stanach. To jest taka religia Holokaustu, o której nikt nie powinien w ogóle wara każdemu o tym. Nie można powiedzieć złego słowa o Żydach. I my w tej religii Holokaustu właśnie pełnimy rolę tych, którzy znęcali się nad Żydami. Którzy prześladowali Żydów. Bo przecież można było więcej Żydów uratować, no ale Polacy, no to jednak to jest zły naród. No, oni mordowali tych Żydów, biednych, prześladowanych. No i potem mamy do czynienia z naszymi historykami różnymi, ludźmi, którzy się tym zajmują, którzy mówią, rzucają jakieś niepotyczne liczby, ile to Polacy wymordowali Żydów i powinniśmy bić się w pierś, bo to my żeśmy do tej zagłady się przyczynili. To wszystko wpisuje się właśnie w taką dzisiejsze patrzenie na te wszystkie sprawy. A jeszcze pan powiedział o tym, o tym nie pisze, o tej ziemi takiej obiecanej dla Żydów. No oczywiście tak było, tak się działo, bo to nie był tylko Kazimierz Wielki, który tutaj mamy Kazimierz i wiadomo, ta dzielnica żydowska zaczęła wtedy funkcjonować. To się działo znacznie wcześniej, od XIII wieku, jak się w zasadzie Żydzi tutaj pojawili już tak masowo, uciekając z tej Europy Zachodniej przed różnymi rodzajami prześladowaniami. I potem praktycznie każdy król polski utrzymywał tą taką, powiedzmy, autonomię żydowską. Aż do Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wszyscy po kolei jak gdyby to utrzymywali. Potem była kwestia, czy Żydzi mieli pewną samodzielność, samorządność. No to różnie wyglądało, no ale w ramach państwa polskiego mogli, to chodziło o te kahały żydowskie, bo to jeszcze gminy to późniejsza sprawa. I to w ten sposób funkcjonowało.
Później sprawa, okres rozbicia, czyli Polska dostaje się pod zabory i Sopotcy zaczynają te sprawami żydowskimi grać wyraźnie, każdy na swoją, w jakiś sposób chce tych Żydów do siebie też przyciągnąć, coś obiecać. No ale tak jak już wspomniałem, Żydzi także walczą w powstaniu styczniowym, w powstaniu kościuszkowskim i w Wiedniu. Ja chciałem tutaj na oparciu mojego przedmówcy podzielić się taką ciekawostką, że odnośnie tego, dlaczego było tak wielu Żydów w Polsce, że nigdzie im tak dobrze nie było jak u nas, no to w wielkiej encyklopedii Diderot, no to jest znany fakt, pisze o Polsce jako paradis judaeorum, czyli jako raju dla Żydów, raju Żydów. Natomiast odnośnie gwoli jeszcze uzupełnienia tego, co Pan mówił o brytyjskim ministrze spraw zagranicznych Anthony Eden. To spotkanie, do którego Pan nawiązywał, które odbyło się 27 marca 1943 roku, gdzie Anthony Eden właściwie, i to było zaprotokołowane, wyraził strach, że Hitler może przyjąć ofertę. I obecny był sekretarz stanu i podsekretarz stanu i wszyscy jakby poparli to stanowisko. Natomiast wcześniej, 10 lutego, było memorandum Departamentu Stanu do delegacji amerykańskiej w Bernie, w którym wprowadzono cenzurę na informacje o Holokauście. No i to właśnie to nie jest jakiś fakt, powiedzmy, z niszowy wydawnictw, bo to można przeczytać na stronach GBS. Ja wspominam o tym. Ale mam właściwie do Pana takie pytanie, dlatego że ja uważam, że odnośnie tego odkłamywania historii, wizerunku Polski i jakby zwalania winy na Polaków, wybielania winy Niemców, na przykład, prawda, nie mówiliście o Niemcach, tylko o nazistach, jakichś prawie nazistów, prawda, no to ja się zawsze pytam, czy mówili po niemiecku, czy po nazistowsku, prawda, ale tutaj potrzebna jest ofensywa dyplomatyczna, współpraca z Polonią i niestety muszę podzielić się z Panem, to jest właśnie moje pytanie, taką jakby no, goryczą, wrzucić taką łyżkę dzieci do beczki miodu, że nic takiego nie widzę od momentu, kiedy powstał nowy rząd, niczego takiego nie widzę, a wręcz przeciwnie, i podaję konkretne przykłady. Ambasador Polski w Finlandii, były ambasador, on się nazywał chyba pan Witold Sobczak, on chyba był platformą, jestem na 100% pewien. On się wyraził w radiu News TV FM. W pewnym momencie była taka nagonka, że kierowcy z Europy Wschodniej, to pan Jerzy Pijani i tak dalej. No i poproszono ambasadora o wypowiedź i on się powiedział, że no tak, to rzeczywiście u nas jest plaga i tak dalej. No wiadomo, że ambasador państwa nie powinien się wyrażać źle o swoim narodzie i tak naprawdę nie powinien się wyrażać źle o państwie, w którym jest. Natomiast ten sam ambasador, jednym jak Tomasz Gross, jak pan Gross przyjechał do Dublina i miał taki odczyt w Trinity College i wygłaszał tam te swoje brednie, prawda, no bo to jest fiction, prawda. I jednak muszę powiedzieć, że poprzedni ambasador wstał i przeciwstawił się temu, próbował się jakoś bronić. Natomiast teraz mamy nowy rząd i mamy takiego historyka irlandzkiego skorpu, który się nazywa Kevin McCarthy. I on napisał artykuł w Belfast Telegraph, w którym napisał, że nie byłoby Holokaustu na ziemiach polskich, gdyby nie było takiego nastawienia ze strony społeczeństwa polskiego, a jako przykład podał pogrom kielecki. Ambasada polska nic nie zareagowała, zareagowała jakaś tam pani z Polonii i tak dalej, oczywiście żadnego wsparcia dyplomatycznego nie uzyskała. No innym przykładem jest ambasador Sznyk, prawda, moim zdaniem ktoś, kto należy do loży Bnei Brit, nie powinien być ambasadorem Polski, jeżeli chce mieć Żyda jako ambasadora, proponuje pana Tyrmanda, prawda? Takiej wypowiedzi, jaką ostatnio zrobił, to natychmiast podjął misję. Tak. I to nie przyjmuje do wiadomości takich wytłumaczeń, jakichś takich wyssanych z palca kompletnie, że jest przyjętą praktyką dyplomatyczną, czy czeka się ze zwolnienia ambasadora, dzieci skończą nic się nie czeka, jest takiego, że ważna ambasada wcale tak tego. Ale to jest właśnie moje pytanie do Pana, to znaczy, bo mi podać jeszcze masę takich innych przykładów, do jakiego stopnia nie ma
współpracy z Polonią, nie ma żadnego poparcia dyplomatycznego. Ambasadorzy z nowego rządu, tak samo jak ze starego, traktują tę ambasadę jako po prostu synek, jest to, nie wam się przed sobą, banda niekompetentnych idiotów, którzy szukają frajerów, którzy znaliby na tyle dobrze angielski, że mogliby pracować za darmo dla nich. Bo większość z nich nie zna języka na tyle nawet, żeby odebrać słuchawkę, prawda? Dlaczego? No to tak jest. Niestety w Wielkiej Brytanii był niedawno przypadek, że zamordowano Polaka, przyjechała jego mama do Birmingham i tam nie uzyskała żadnego wsparcia dyplomatycznego. Oczywiście ambasada polska, jak to przestało na niepoważne państwo, jest zamknięta w weekendy, prawda? I Polonia Birmingham chce utworzyć tam konsulat, żadnego wsparcia nie ma ze strony nowego rządu. Dlaczego pana zdaniem tak jest? Bo Nie. To mi kolega podpowiada, że powiesz, że nie jesteś w rządzie. Nie jestem w rządzie, aczkolwiek powiem w ten sposób, że w tym momencie stanę po stronie rządu. Mianowicie, jak kończyłem pisać tą książkę, to jeszcze poprzednia ekipa rządziła. I dlatego mogłem tam przytoczyć odnośnie tego, co pan Sotyna powiedział jak te sytuacje wyglądały, ale już jak pisałem zakończenie książki, to już rządziła nowa ekipa. I teraz muszę powiedzieć jedną rzecz, że ja wyraźnie obserwuję zmianę, która zaszła. A mianowicie wcześniej oskarżenia, które padały, że obozy i tam jeszcze inne sprawy polskie były w jakiś sposób oprotestowywane przez, nazwijmy to, naszą stronę. Teraz tego typu oskarżenia, tego typu sformułowania, które pojawiają się czy w prasie zachodniej, czy w telewizji, czy w mediach ogólnie, następuje za każdym razem jakaś reakcja. Następuje ta reakcja, jest już ten sprzeciw i to sprzeciw dyplomatyczny. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, wymienił pan ambasadora Schnepfta ze Stanów. Otóż w sytuacji, kiedy poczuł, że tak powiem, że już dni jego są policzone, rozpętał pewnego rodzaju nagonkę, że oto o antysemityzm, że on jest Żyd i dlatego chcą go zwolnić. I to był ruch, który on zdawał sobie sprawę, zresztą nie tylko on, ale tam jego żona, która jest korespondentką, też, że tak powiem, może tutaj też nastąpić coś, co zmieni sytuację. I w tym momencie on wyprzedza ten ruch. I teraz, jeżeli zostanie zwolniony, no to momentalnie nagonka, że Polacy Żydów zwalniają, Polacy to antysemici, to jest jak gdyby woda na młyn dla nich. I oni sobie zdają z tego sprawę i to nie jest tak teraz, że od minister spraw zagranicznych zwolni sobie, bo ten ambasador mu nie odpowiada. Oczywiście, że nie odpowiada, bo zachowanie tego pana jest po prostu skandaliczne. Ten pan chociażby w Stanach Zjednoczonych nagłaśniał film po głosie. W dystrybucji mówił, że jakie to wspaniałe dzieło powstało. Ci ludzie powinni zostać zmienieni, tylko nie jest to prosta sprawa, żeby tak od razu nastąpiła ta zmiana. To są rzeczy, które obserwuję, a te, które mnie spotkały osobiście. To miałem telefon z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pan zrobił film o cichociemnych, w ministerstwie jesteśmy zainteresowani, żeby ten film był w placówkach dyplomatycznych. To jest jedna rzecz, która bezpośrednio mnie spotkała, a druga rzecz z Wiednia, z Instytutu Polskiego w Wiedniu, to jest placówka podległa Ministerstwu Spraw Zagranicznych, zadzwoniono do mnie także i mówi, pan jest autorem filmu o rodzinie Ulmów, widzieliśmy ten film, chcielibyśmy, żeby ten film miał wersję niemiecką. I już sfinansowano to i ten film już ma wersję niemiecką i ostatnio był w Wiedniu pokazywany w wersji niemieckiej. Wcześniej
Spotykałem się chociażby z przedstawicielami Instytutu Piłsudskiego z Nowego Jorku, którzy mówili, tam bodajże pani jest prezesem, która mówiła, że to, czego oni chcą, to chcą, żeby filmy polskie, które pokazują historię naszego kraju, piękną historię, szczególnie jakieś dokumenty niesamowite, żeby te filmy miały tłumaczenie angielskie. Bo mówi, kiedy taki film się pojawia u nas w instytucie, momentalnie mamy telefony i każdy pyta, czy ten film jest w wersji angielskiej, czy ma napisy po angielsku. No, do tej pory żaden film w zasadzie nie miał takich napisów, co jest zrobienie czegoś takiego, to jest prosta sprawa. Prosta sprawa, bo teraz na montażu to jest tylko kwestia przetłumaczenia, tłumacz tłumaczy, są napisy, wrzuca się. Ułamek tych pieniędzy na takie coś, żeby wydać, którzy ci ludzie w ambasadach otrzymują, prawda? Tak. Cztery osoby zatrudnione, żadna nie mówi po angielsku, szukają kogoś, kto za darmo dla nich go pracował. Ale mówię, że nawet nie to. Tutaj powinniśmy tego rodzaju filmy w wersji angielskiej, niemieckiej przygotować. I ta pani mi mówi, bo chodzi o to, że ktoś do nas dzwoni i mówi, czy jest w wersji angielskiej, bo jeżeli jest, to ja chciałem przyprowadzić moich sąsiadów, żeby oni czegoś dowiedzieli się o moim kraju. Żebym ja mógł im pokazać, o widzicie, jacy Polacy są bohaterowie, jaką Polacy mają kartę. I to jest, proszę Państwa, dysponujemy niesamowitym towarem. Nasze dzieje, nasza walka o niepodległość to jest niesamowity towar, który odpowiednio sprzedany na Zachodzie znajdzie odbiorców. Bo tak się dzieje, jak chociażby czytamy książki pisane przez Amerykanów, Anglików. Takie małżeństwo napisało książkę o dywizjonie 303. Ona się w Polsce ukazała i tam we wstępie pisze, że dostali listy i ktoś tam napisał, już nigdy nie będę opowiadał kawałów o Polakach, to wspaniały naród. Po zapoznaniu się z naszą historią. To jest jeden przykład. Drugi przykład, byliśmy swego czasu, Maciej Pawlicki, jeszcze taki jeden reżyser, który z Maldisem zrobił film o Henryku Sławiku i ja z moim filmem o Ulmach tutaj w Instytucie w Przegorzałach była taka sesja, pokazywaliśmy film i potem rozmawialiśmy o tym, o tych filmach. I między innymi pokazali film o Henryku Sławiku w Izraelu. I po tym filmie Henryk Sławik, no powiem tak, mało znana postać. Jest Polak, który 5000 Żydów uratował na Węgrzech i za to został zamordowany w obozie w Mauthausen. Czyli poświęcił się dla ratowania innych. I po projekcji tego filmu, pokazującego właśnie Sławika, dokument o Henryku Sławiku, zrobili coś takiego, że zrobili taki reportaż. A jak ten film w Izraelu jest odbierany? I to jest niesamowite, bo ludzie, Żydzi, wychodząc po tym filmie, przed kamerą, bezpośrednio po obejrzeniu mówili, no nie wiedziałem nic takiego o Polakach. Nie wiedziałem, naprawdę Polacy, wspaniały naród, to, takie rzeczy się słyszy. Takie rzeczy się słyszy. Tutaj siedzi mój kolega Janusz, który zajmuje się takimi sprawami w Radziszowie. Też pisze o jego właśnie historii, bo dzięki niemu rodzina, potomkowie rodziny Tomków z Radziszowa otrzymali medal Sprawiedliwi wśród narodów świata, bo rodzina taka Wassermanów z Izraela szukała właśnie tych, którym może podziękować po latach. I właśnie pan Janusz zajął się czymś takim, że dzieci izraelskie, jak to przyjeżdżają na zobaczyć właśnie kraj swoich dziadków,
trafiałem do tego Radziszowa i przed tym domem, gdzie rodzina Wassermanów się ukrywała, z ostatnimi świadkami się spotykają i słuchają niesamowitej historii. I ja tu zdjęcie dałem, które właśnie pan Janusz mi dostarczył, w jakiej atmosferze się to odbywa. To jest zdjęcie w tej książce. Te dzieci są przerażone tą historią, którą słyszą. To nie jest to, że pojadą sobie do Auschwitz, przejdą sobie Birkenau, pośmieją się, a tu tego zginęło, tego. Bezpośrednia historia, która do nich dociera. I to jest właśnie to, co jest naszym zadaniem, naszą rolą. Jak najwięcej filmów, jak najwięcej książek, tak? Tłumaczyć. Tylko mówię, pierw trzeba przekonać i pierw to trzeba pokazać Polakom tutaj w kraju, żeby zdjąć z nich to kłamstwo, że to przeświadczenie, że Polacy mają coś na sumieniu. My musimy z podniesioną głową iść i świadczyć o tym, co się działo w czasie wojny. I pokazywać filmy, a nie tak, że powstają filmy typu Pokłosie. To też mój kolega zwrócił uwagę. To nie jest tak do końca polski film. Ten film był finansowany przez różnego rodzaju producentów, a to Słowaków, którzy też mają na sumieniu, też o tym pisze, bo za każdego Żyda 500 marek płacili za Żyda, którego kierowano do obozu zagłady. A to Holendrzy, a to Rosjanie, czyli ci, którzy są zainteresowani, żeby w jak najgorszym świetle nas pokazać. Instytut Sztuki Filmowej, który wszedł jak gdyby finansowanie tego filmu, w pewnym momencie stracił ten swój pakiet większościowy, bo okazało się, że ten film był z różnych źródeł finansowany. Ale chodzi o to, żebyśmy my finansowali w Polsce, żeby powstawały dobre scenariusze. Potem jeszcze jeden przykład, Arek Gołębiewski, państwo pewnie znany jako autor, reżyser filmu dotyczącego Łączka, Kwatera L, Dzieci, Kwatery L, a także z Maciejem Pawlickim zrobił film Historia Kowalski. Ten film był pokazywany w Japonii. Widzicie państwo, jaka jest kultura japońska. No, Japonia, no, w ogóle filmy Kurosawy, no, krew się leje. Ci ludzie wychodzili z kina i płakali. Oni byli wzruszeni, oglądają taką historię, gdzie prości ludzie oddają życie i są paleni przez Niemców w budynku razem z tymi, którym pomagają. To są obrazy eksportowe, które powinniśmy pokazywać, powinniśmy tym bombardować Europę. Zobaczcie, takie rzeczy, robić to tak, jak wspomniałem, poprzez tłumaczenie prostych dokumentów, które już się okazały i wychodzenie z tym. Ja podam tylko moją historię z moim filmem o Ulmach. Kiedy usłyszałem tą historię od Mateusza Szpytmy, który dzięki Bogu jest teraz dyrektorem Muzeum w Markowie, które niedawno zostało otwarte, ale parę lat temu, kiedy opowiedział mi o tym historię, o rodzinie Ulmów i pokazał zdjęcia, bo Józef Ulma, ten ojciec rodziny, robił zdjęcia, bo był fotografem, amatorem i widać, zbrodnia ma swoją twarz, dzieci widać, które zostały przez Niemców zamordowane. To jest dla dokumentalisty naprawdę cenna rzecz. I napisałem konspekt i w telewizji pracowałem. Zgłosiłem w telewizji, nikt nie był zainteresowany. Kogo to interesuje? Dopiero jak zrobiłem ten film dzięki właśnie Tomkowi z wydawnictwa Rafael, który sfinansował część tego, ten film zaczął krążyć i był pokazywany w internecie. I teraz takie wpisy, jak sobie tam wejdę na to, że w Hiszpanii ktoś oglądał, że niesamowite, wzruszony, że Polacy tak super wspaniali, ratowali, mordowani byli. Nieznane historie. I to, mówię, powinno się dziać i mam nadzieję, właśnie piszę o tym w tym zakończeniu, że to już ruszyło. Że to już ruszyło i to będzie coraz więcej takich rzeczy się ukazywało i będziemy powoli zdejmować ten ciężar i już nikt nie będzie nas oskarżał o to,
o to, co teraz nas oskarżają. Adam Jakubowski. Panie Dariuszu, żyjemy w takich niespokojnych czasach, w których dysutujące, zadające trudne, niewygodne pytania dla Żydów traktowani są jako antysemitami. Ja nie jestem antysemitą, ale jestem bardzo oburzony, że pewna grupa Żydów amerykańskich żąda zwrotu naszego dziedzictwa narodowego, a tym to jest Wawelu. Tłumaczą to, że tu Kazimierz pożyczył od Żydów pieniądze i no i nie oddał. No i takie jest postępowanie po myślenia. Proszę powiedzieć Pana zdaniem, według pańskiej wiedzy, czy realne takie jest spełnienie, czy to traktowane może być w kategorii żartu. Dziękuję. Osobiście nie spotkałem się z tym, że chcieliby Paweł nam zabrać. Także chyba to nie ma takiej groźby. Aczkolwiek no tutaj są to poważne roszczenia i to się odbywa, że tak powiem, poza plecami, pokryjomy. Bo właśnie dlatego służy to przekonanie świata, że my tu odpowiadamy za tą zbrodnię. Bo jeżeli świat nie będzie do końca przekonany, no to trudno tak będzie, że my będziemy płacili. Bo te pieniądze, jakby się przeliczyło, no to wychodzi na to, że więcej byśmy zapłacili niż Niemcy. Bo Niemcy tam bodajże do 2030 mają płacić i to wcześniej płacili, no to była pewna wymiana towarowa, zupełnie inaczej to wyglądało. Także jeżeli byśmy zostali obciążeni, to byśmy więcej płacili niż Niemcy. Ale już coś takiego się dzieje, bo polski parlament przegłosował, że jest pewnego rodzaju takie zadośćuczynienie dla Żydów w wysokości chyba 50 marek. I to jest też pewnego rodzaju fenomen, na który zwracam uwagę, że parlament poprzedni, nie ten, parlament, który w wielu sprawach się nie zgadzał, nagle w takiej sytuacji 436 posłów głosuje za. To są rzeczy, mogą Państwo sięgnąć do internetu i... No bo siedzą u nich w kieszeni. Tylko ja tego nie komentuję, ale dwóch posłów tylko było przeciwnych, a tak to wszyscy byli za. To jest też, że tak powiem, duże obciążenie, bo tam obliczono, że przysługuje tylu, a w zasadzie do tej pory nie wszyscy się zgłosili, którzy mogliby dostać, ale tam jest ciekawa sprawa, bo na przykład taką rekompensatę mogliby wystąpić chociażby ci, którzy przeżyli wojnę w Sowietach, a nawet ci, którzy są ich potomkami. Czyli możemy w ten sposób założyć, że ktoś uciekł do Sowietów, wrócił jako ubek, potem wyjechał do Izraela, a teraz państwo polskie będzie mógł płacić odszkodowanie. Może nie duże pieniądze, ale będzie płacić. To już funkcjonuje. To może nie zostało tak rozreklamowane, że tak powiem, na Zachodzie i że tak powiem, powinniśmy cicho siedzieć, żeby nikt się o tym nie dowiedział. To ja tutaj chciałem jeszcze dodać, aby porównać sprawiedliwość państwa podziemnego i sprawiedliwość państwa niemieckiego. Bo ten prokurator zupełnie nie odpowiedział mi na pytanie, ile wyroku wydało polskie państwo podziemne. Państwo polskie podziemne, jak podają w internecie, ponad 5,5 tysiąca podjęło spraw, 3,5 tysiąca zakończyło i 2800 wykonało wyroku śmierci. Natomiast Niemcy, gdzie ich ludność była dwukrotnie wyższa, to wszystkich zbrodniarzy, łącznie z Nurembergą, przeprowadzono 6,5 tysiąca postępowań, wydano około 5,5 tysiąca wyroków śmierci. No ja już pomijam tych, którzy zbrodniarzy, którzy tak jak Reinhard Karp woli, był burmistrzem do ostatnich dni
tutaj na jednym z wysp nad Bałtykiem. Za to przepraszała, a tam zginęło 70-80 tysięcy Polaków w Rzezi na Woli w czasie II wojny światowej. A pani burmistrz Meda z okazji 70. rocznicy powstania warszawskiego właśnie przepraszała w imieniu tych Niemców, którzy inaczej postępowali. Pomijam tych zbrodniarzy, którzy wyjechali razem z amerykańskimi, którzy wyjechali razem z amerykańskimi dowództwem pracować w instytutach amerykańskich. I tych, którzy za własne pieniądze ukryli się w Ameryce Łacińskiej. I jeszcze jest jedna sprawa. Z IPN-u wypalowało 67 tysięcy teczek, które Kieres wypożyczył Niemcom, którzy mieli rzekomo ścigać zbrodniarzy. Są to tak zwane akta z Ludwigsburga. Zajmuje się to teraz odzyskaniem robota dobrego imienia. No i tam były wszystkie dowody na zbrodnie, które Niemcy wykonali tutaj na narodzie polskim. To nie zostało ani sfilmowane, ani skatalogowane tak dalej. Oddaliśmy jak frajerzy. To tyle. Tak, pozwolę sobie skomentować. Oczywiście pan ma rację, wina Niemców jest bezsporna, natomiast ja taki ostatni rozdział jest winny, ale bezkarny. Przytaczam tutaj przykłady właśnie jak to wyglądało, jak ta denazyfikacja w Niemczech wyglądała, jak przebiegała, o co tym wszystkim chodziło, tutaj nawet jakieś procenty się pojawiają, jak ile Niemców podlegało, bo praktycznie większość podlegała, ale były tam różnego rodzaju takie stopnie. Stopnie, że tak powiem, oceny udziału danego Niemca w zbrodni. I okazywało się, że większość była oceniana, że no, powiedzmy obserwowała, nie uczestniczyła. Natomiast poruszył pan sprawę dosyć istotną, dotyczącą działalności Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Potem ona się przemieniła w Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Ale pierwotna była nazwa Badania Zbrodni Hitlerowskich. I mam ten zaszczyt, że znam niejakiego sędziego Jankowskiego z Kielc, który jest sędzią związanym z no teraz już na emeryturze, z IPN-em Kieleckim. Rozmawiałem z nim wielokrotnie i on mi mówił, jak to wszystko wyglądało, że przygotowywano, bo mimo wszystko, że to była komuna, ale w tych strukturach pracowali ludzie, którzy naprawdę dużo serca wkładali w swoją pracę i z reguły to byli ludzie też, którzy przeszli przez okres wojny i okupacji, także byli naocznymi świadkami tego, co się tutaj działo, co Niemcy robili. Oczywiście nie mogli się wszystkim zajmować. Natomiast przygotowywano sprawy. Przygotowywano sprawy, akta przygotowywano, wysyłano do Ludwigsburga, do centrali i nie było żadnego odzewu. Żadnego odzewu, a chociażby przytoczę jeden taki przykład. Była taka zbrodnia dokonana w 1939 roku, gdzie oddziały niemieckie Wehrmachtu rozstrzelały Polaków. To była zbrodnia pod Ciepielowem. Polacy tam zasadzkę zrobili, tam kilku Niemców zginęło. Potem Niemcy otoczyli cały ten teren. Polacy się poddali, kazali im ściągnąć mundury. Byli w białych, no w koszulach byli i rozstrzelano ich jako partyzantów. I taka informacja, takie śledztwo w Polsce prowadzono, tam bodajże 300, no ponad 300 ich zamordowano. I to poszło także do Niemiec, te akta, te dowody zbrodni. I stamtąd sędzia Jankowski mówił, że dostali odpowiedź, że to było w ramach działań wojennych, że podważono, że takie były proporcje. Napisano, że tam 25 Niemców
mogło być, zginąć być, albo poniosło jakieś rany w działaniach wojennych w czasie walki z Polakami, natomiast Polaków ginęło ponad 300. Że takie były proporcje. Bezczelność po prostu, bezczelność do granic. W ten sposób postępowano i praktycznie jedynie kilka spraw dotyczących zbrodni dokonanej na Żydach, w jaki sposób ujrzało, znaczy zostało wprowadzone na wokandę i procesowo w jaki sposób zostało rozstrzygnięte. A reszta nic. Niemcy nie ponieśli odpowiedzialności. Ja to przytaczam, bo my to używamy takiego sformułowania, że nie było Norymbergi dla komunistów. Ja twierdzę, że nie było Norymbergi dla nazistów. Przepraszam, to jeszcze raz ja. Najpierw chciałem stanąć w obronie rządu. Kto był wczoraj na Babelu, to widział, jak oni są zmęczeni. Po prostu z nich zmęczenie parowało. I to było widać. Stąd nie spodziewajmy się, że wszystko da się załatwić od razu. Ja mam nadzieję, że podobnie jak z tymi ambasadorami i z innymi rzeczami, po prostu to się jakoś uporządkuje. To jedno. Mam jeszcze drugą sprawę. Mówił Pan o bestialstwie Niemców. Ja chciałem przypomnieć, że nie tylko o bestialstwo Niemców chodzi, ale również na przykład o Ukraińców, którym nic dodać, nic podzielić. No i jeszcze jedno. Stalin z Hitlerem wymieniali się. Hitler mu przysyłał komunistów, a Stalin mu przysyłał Żydów. Ale NKWD, tam gdzie trzeba było, to Stalin sobie Żydów zostawił. No i tam się popisywali. Dziękuję. Ja powiem tak, proszę Państwa, że znaczy wydaje mi się, że w jakiś sposób osiągnąłem swój cel, bo wszystkie te problemy, o których Państwo wspominają, to ja umieściłem w tej książce. Ja to wszystko opisałem. Nie sposób wszystko dokładnie opisać, bo każdy ten temat, historia to jest na odrębną książkę, ale starałem się przedstawić pewne zjawisko. Tak samo poruszam temat zbrodni we Lwowie. Jak wkroczyły tam oddziały niemieckie, a także oddziały ukraińskie pod dowództwem Romana Szuchewicza. Późniejszego przywódcy oddziałów UPA. Piszę także o tym, bo dlatego piszę o tym, że natrafiłem na taką informację, że na nacjonalistycznych stronach ukraińskich tą zbrodnię przypisuje się Polakom. I przypisuje się w taki perfidny sposób nawet, że bo Niemcy tam dużo zdjęć zrobili. I na zdjęciach widać, że ci cywilni oprawcy mają takie kokardy wpięte. I tam właśnie na tych stronach nacjonalistów ukraińskich jest, że widać, że mają flagę biało-czerwoną wpiętą. Otóż nie, to były właśnie barwy ukraińskie, którymi Ukraińcy witali wkraczające oddziały niemieckie. I swoje oddziały, które u boku Niemców wkraczały do Lwowa i dokonały tam rzezi Żydów, których zastano we Lwowie. Między innymi też pisze o tym, że zrobili coś takiego jak Mongołowie, że na podestach, które położyli na tych Żydach urządzano tańce. Tak Mongolowie postąpili w bitwie pod Kulikowym, na Kulikowym polu bodajże. Z pokonanymi. Także piszę o tym, zwracam uwagę także na tą zbrodnię. Zwracam uwagę też na to, że w szeregach niemieckich, w Waffen-SS walczyły wszystkie narodowości europejskie, z wyjątkiem Polaków i Czechów.
Tylko Czesi, nie dlatego, że nie chcieli, bo Czesi chcieli, tylko Niemcy uznawali, że Czesi w sytuacji zagrożenia przejdą na stronę Polaków. Także nie mogli dopuścić do tego, żeby na froncie doszło do takiej sytuacji. Tylko Polacy i nie żadnej formacji w, na wschodzie. Nie, nie, w ogóle Waffen-SS. Waffen-SS nie było Polaków. Próbowano stworzyć tak zwany próbowano stworzyć tak zwany Legion Góralski, ale w ramach działalności Goralem Folk, ale efekt był taki, że tam kilku tych górali wybrano, spakowano do pociągu i wieźli ich do Trawników, gdzie była taka szkoła SS, obóz szkoleniowy SS. Oni się po drodze spili i uciekli, także tym się skończyło. Dzień dobry, ja jestem, mam zaszczyt być żoną tego człowieka i w związku z tym pozwolę sobie dodać jeden element, który wydaje mi się bardzo istotny, odnośnie tego tytułu winni. Jak bardzo trzeba podkreślać, że to jednak nie tylko sami Niemcy. Mnie osobiście przekonał fakt, no oczywiście w trakcie realizacji tej książki Darek ze mną dużo rozmawiał, razem żeśmy to przeżywali, ale sytuacja, którą opowiedział mi, którą wyczytał odnośnie Francji. Pierwotnie Niemcy z Francji chcieli wywieźć Żydów tylko od 16 roku życia wzwyż. Chcieli zostawić dzieci, ale nie zgodzili się Francuzi. I po wywiezieniu starszych poszły transporty samych dzieci. I na mnie to zrobiło potworne wrażenie, są opisy tych transportów. I zastanówcie się Państwo, czy Polacy byliby w stanie wpaść na taki pomysł, na taki szatański pomysł. To nie byli Niemcy, to byli Francuzi. Ci kulturalni Francuzi. Jak bardzo powinniśmy być dumni z naszego narodu. I jeszcze druga sprawa. Ta książka, ja wiem, że to jest prywata może, ale wydaje mi się w tej konfiguracji politycznej, którą mamy teraz, tej dobrej konfiguracji, każdy z parlamentarzystów powinien dostać tą książkę do ręki, żeby już nikt nie zasłaniał się brakiem wiedzy. I my jako obywatele powinniśmy wymóc na nich właśnie tą ekspansję, bo nie ma czasu, to nie, że powoli, nie ma czasu. Tu trzeba zrobić ekspansję medialną naszej historii, prawdy o nas, prawdy o Polakach. A jeszcze tylko powiem jedną rzecz, którą znalazłam na Facebooku, która mi uświadomiła, gdzie my jesteśmy i jaka jest świadomość o nas, jeśli chodzi o szarego obywatela Unii Europejskiej. Jakiś, nie wiem, może się mylę, ale jakiś rok temu polski zespół Jagiellonia Białystok grała mecz wyjazdowy na Cyprze, gdzie Grecy zrobili oprawę, którą powiedzmy, może nie dokładnie zacytuję, ale był sens taki. Goniliśmy waszych dziadków do Berlina. Naszych dziadków do Berlina? Czy coś trzeba więcej? Co oni mają w głowie? Co oni o nas wiedzą? Dziękuję. Znaczy, Beata na pewno mnie mocno wspierała, była takim, powiedzmy, recenzentem tej książki. Ja jeszcze też zwrócę uwagę na jedną historię, która, że tak powiem, też bardzo emocjonalnie na mnie podziałała. Opisana, taką znalazłem taki opis, jak młoda kobieta, nasz 16-letnia dziewczyna, jechała tramwajem i motorniczy do niej się zwrócił. Widzisz, tam siedzi chłopczy. On tak cały czas jeździ. Może by się nim zajęła.
No i ona się nim zajęła. Wzięła tego chłopczyka, znaczy miał 4 lata akurat. W podobnym wieku mam syna. I zaprowadziła go do domu. On miał takie pudełeczko, otworzyła to pudełeczko. W tym pudełeczku była karteczka. Zajmijcie się moim dzieckiem. Jakieś tam ubranko. No i tak dziewczyna 16-letnia powiedziała matce, to będzie mój syn. To jest niesamowicie wzruszająca sytuacja. W warunkach okupacji to dziecko przeżyło, to dziecko potem zostało adoptowane w takiej trudnej sytuacji przez rodzinę bodajże z Francji. Po latach przyjechał dorosły mężczyzna z kwiatami. Także to no na mnie to niesamowicie podziałało, nawet jak to opowiadam. Ale to były przeokrutne czasy. Przeokrutne czasy. Znalazłem też taki opis, jak mała dziewczynka w obozie zagłady pyta się jednego Żyda, który tam jest, że tak powiem, w obsłudze, tym Sonderkommando. Pyta się, co z nami zrobił, co się stanie ze mną. To trudno sobie wyobrazić, jakie to było bestialstwo, jak to wyglądało. Ja podchodzę do historii, oceniając historię także jako walkę dobra ze złem. I tak jak człowiek może otworzyć się na zło, działanie złego ducha, tak samo naród może się otworzyć na działanie złego ducha. Niemcy otworzyli się na działanie złego ducha i to było bardzo widoczne. Bardzo widoczne właśnie w takich podstawach bestialskich, które nawet trudno skomentować. Oni czerpali z tego niesamowitą satysfakcję. Państwa gościem był Dariusz Walusiak. Zapraszam Państwa za tydzień. Będziemy gościć osobę niezwykłą, pana prokuratora Witkowskiego. I będziemy mówić o księdzu Jerzym. Dziękuję.